emerytury stażowe. Pan przewodniczący Duda napisał do mnie takie pismo, w którym oskarża mnie, że to przeze mnie ustawa jeszcze nie została przegłosowana przez Sejm, ten projekt obywatelski. To jest absolutne nieporozumienie. Ta ustawa była 8 lutego, przypominam, czytana na Sejmie. U nas nie ma mrożenia projektów obywatelskich i od tego czasu jest w komisji. Nieprawdą jest też, jakoby procedowanie jakiejkolwiek ustawy zależało od sformułowania stanowiska Rady Ministrów. Będę o tej sprawie zresztą też dzisiaj rozmawiał. Mam spotkanie z minister Dziemianowicz-Bąk, bo nazbierało nam się sporo tematów, które chcielibyśmy poruszyć. Jest temat choćby ustawy o asystencji osobistej. To jest jeden z filarów naszego programu i mojej obecności też w polityce. Bardzo mi na tym zależy i z ministrem Krasoniem rozmawiam o tym mniej więcej co miesiąc. Bardzo bym chciał, żeby oba projekty, prezydencki, który już jest w Sejmie, i rządowy, który mam nadzieję za chwilę będzie, spotkały się w komisji i mogły razem wypracować dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli będzie tak, że tego projektu rządowego mieć długo nie będziemy, to dam po prostu pod obrady projekt prezydencki, bo to jest rzecz, która nie może czekać i osoby z niepełnosprawnościami muszą mieć poczucie, że zostały przez nas poważnie potraktowane. Składka zdrowotna natomiast rzeczywiście jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą trzeba zrobić. Najprościej byłoby po prostu cofnąć Polski Ład w tym zakresie i doprowadzić do tych rozwiązań, które mieliśmy wcześniej, które były zrozumiałe, jasne i przejrzyste. Natomiast to trzeba zrobić tak, żeby oczywiście nie doprowadzić do zapaści systemu ochrony zdrowia. I tutaj trwają nasze rozmowy, bo jak coś zostało tak przez PiS popsute, że oni wzięli pieniądze na ochronę zdrowia, wydali na węgiel i na inne rzeczy, to my musimy to teraz tak naprawić, żeby ochrona zdrowia nam po prostu nie upadła. Pół roku te rozmowy trwają. No trwają, bo to nie są proste. To są, wie pan, to są miliardy złotych, które trzeba skądś wziąć, żeby umieścić w tym miejscu w planie budżetowym. Ja uważam, że to jest absolutnie jeden z priorytetów i też nie przyznaję jeden z punktów spornych, jak to zrobić. Natomiast to nie będzie, to nie jest tak, że będziemy toczyć tę dyskusję w nieskończoność. Znaczy to się domaga konkluzji w ciągu, moim zdaniem, najbliższych 2-3 posiedzeń Sejmu, tak żebyśmy byli w stanie przynajmniej powiedzieć ludziom, w którą stronę idziemy.